i Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, dzisiejszy dzień jest wyjątkową okazją do tego, aby Kościół, nasza dobra Matka, przypomniał nam o tej ważnej, niezwykle ważnej prawdzie, czy zespole prawd, które są częścią naszej wiary, a które w obecnych czasach szalejącego modernizmu i liberalizmu są jakoś nie tyle negowane, co są po prostu zupełnie jakby zapomniane. Wystarczy mieć okazję, każdy z nas, tradycyjnych katolików, taką okazję ma, przynajmniej w swoim życiu miał taką okazję raz, by posłuchać na modernistycznej mszy, na kazaniu pogrzebowym słów, które są właściwe, ale dla mszy beatyfikacyjnej, które jednoznacznie wskazują na to, że właściwie każdy człowiek, bo przecież na każdym pogrzebie jest dokładnie ta sama teologia, że już ta osoba jest już w niebie, ona już nie tylko się zbawiła, jesteśmy co do tego niemal pewni, ale ona już jest w niebie, ona już korzysta z oglądania Boga twarzą w twarz, już nie cierpi ognia czyśćcowego. I zadziwiające jest to, że nie jest to tylko sprawa, moi drodzy, kazań, które wiadomo w każdej epoce mogą być miejscem, w którym okazją, w której zapomina się o tych prawdach, które są jakoś niewygodne. Bo niestety prawdy ostateczne, rzeczy ostateczne, prawdy o tych rzeczach, które nas wszystkich czekają nieubłaganie, a więc dotyczące śmierci, dotyczące sądu szczegółowego po śmierci, dotyczące czyśćca, nieba albo piekła. To są wszystko prawdy, które rzeczywiście w tym, co nazywamy posoborowiem, zostały jakoś faktycznie zapomniane. Wystarczy zobaczyć spis treści posoborowego katechizmu dla dzieci, dla młodzieży, żeby się przekonać, że tak właśnie jest, że rzeczywiście, chociaż w seminariach posoborowych, przynajmniej w Polsce, uczone są te prawdy, bez jakiejś herezji, przynajmniej zasadniczo, bo mówi się o tym, że jest piekło i w jaki sposób się do piekła dostać, mówi się o tym, że jest czyściec, mówi się o tym, że większa część dusz idzie do nieba poprzez czyściec, przynajmniej to zapamiętałem z wykładu, a więc wszystko jest teoretycznie w porządku, ale w praktyce tych prawd nie ma za bardzo ani na katechezie, ani też nie ma na kazaniach. I w praktyce wierni są tych prawd pozbawieni w dużej mierze. Nie żyją świadomością tych prawd, które są tak ważne, które stanowią jakby drugi filar poza tymi wielkimi, wspaniałymi prawdami dotyczącymi tego, co dla nas zrobił Jezus Chrystus, że Bóg jest Trójcą, te wszystkie wspaniałe prawdy, że czeka na nas w niebie, ale są jeszcze i te prawdy, które stanowią jakby drugą i konsekwentną część, skoro możemy na Bożą miłość odpowiedzieć bez wymaganej wielkoduszności i w praktyce, chociaż tak być nie musiało, ale w praktyce tak jest, że ogromna większość dusz chrześcijańskich, katolickich nie odpowiada z odpowiednią wielkodusznością na te Boże dary duchowe, nadprzyrodzone. Dlatego czyściec jest faktycznie takim zasadniczym sposobem, którym dusze muszą się oczyszczać, którym się przygotowują do oglądania nieba. Więc tutaj możemy z jednej strony i powinniśmy przypominać sobie te prawdy, aby być świadomi ważności tych najdrobniejszych aktów. Bo codziennie stajemy przed wieloma sytuacjami, w którym może nie tyle właśnie nasze zbawienie jakoś bezpośrednio waży się, bo nie są to sprawy dotyczące grzechu śmiertelnego, ale właśnie dotyczące tego, jak odpowiadamy na Bożą miłość, jak odpowiadamy na Boże dary. Bo żeby wejść do nieba, żeby dusza po śmierci była bezpośrednio przygotowana do oglądania nieba, to musi być w niej faktycznie, można powiedzieć,
miłość tak żarliwa, musi być w niej czystość tak wielka, czystość duchowa, brak przywiązania do grzechów powszednich, brak przywiązania do tych wszystkich dóbr doczesnych, które tak łatwo nam przesłaniają widok tego największego dobra. Jest to bardzo trudne. Jest to bardzo trudne i dlatego życie świętych jest, wydawałoby się, z zewnątrz taką udręką, ale w rzeczywistości te wszystkie rzeczy tutaj na ziemi są bardzo małe w porównaniu z jedną chwilą w czyśćcu. I też o tym musimy pamiętać i warto sobie przypominać to, co pisze święty Tomasz. Właściwie ta część sumy już po jego śmierci została zapisana, ale jest to niewątpliwie nauka autentyczna doktora Anielskiego, który pisze w trzecim artykule setnej kwestii w suplementu sumy teologicznej, że najmniejsze cierpienie w czyśćcu jest większe niż największe cierpienie tutaj na ziemi. I podaje uzasadnienie tej tezy, jak to święty Tomasz, niczego przecież, żadnych słów na wiatr nie wypowiada, nie robi żadnych jakichś takich spekulacji nieuzasadnionych, ale pokazuje, że z jednej strony wynika to z tego, że dusza, która jest uwolniona od ciała, pragnie jak niczego innego właśnie połączenia się bezpośrednio z Bogiem. I to jest przecież największe cierpienie dusz czyśćcowych, że jeszcze nie mogą oglądać Boga. Musimy pamiętać o tym, że ciało z jednej strony jest oczywiście wielkim błogosławieństwem i to jest bardzo tomistyczne. Zrozumienie tej harmonii między duszą i ciałem. Ciało nie jest jakimś grobem dla naszej duszy, jakimś więzieniem. Jest narzędziem, które powinniśmy dbać i stąd też wynika nauka katolicka o czci i szacunku do ciał zmarłych. Wszystko to dobrze wiecie, praktykujemy to wszystko, żyjemy tymi prawdami. Więc ciało jest czymś samo w sobie bardzo dobrym. I święty Tomasz też świetnie uzasadnia, po co w ogóle ciało jest. Bez ciała dusza ludzka bardzo niewiele by poznała, gdyż jest umysłem bardzo niskim, dużo mniejszym od aniołów. Ale z drugiej strony jednak jest pewien koszt, który musi dusza faktycznie jakby wydać, jeśli jest połączona z ciałem jako jego forma. Bo dusza jest jakby obciążona ciałem i dopóki jesteśmy tu na ziemi, nie odczuwamy tego, może poza tym, że faktycznie czasem jednak jesteśmy jakoś zmęczeni, jesteśmy jakby nie w pełni sił umysłowych ze względu na słabość elementu organicznego, który przecież ulega jakby zużywaniu się. Wraz z wiekiem też następują pewne procesy nieodwracalne, uszkodzenia, różnego rodzaju choroby. W końcu właśnie musi się dusza po prostu zupełnie już od ciała musi wyjść. I wtedy jednak okazuje się, że bez ciała, które duszę jakby dużo kosztowało, bo dusza tak naprawdę formuje sobie ciało. Dusza nie tyle jakby znajduje się w ciele, co tworzy to ciało konkretne, w którym żyjemy. I nagle się okazuje, że ta dusza już jakby nieobciążona ciałem, nieobciążona koniecznością sprawowania jakby pełnej kontroli, władzy, organizowaniem sobie tego ciała, nagle pragnie właśnie tego ostatecznego celu ponad wszystko i żyje tym życiem, można powiedzieć, dużo pełniejszym niż to, którego my tutaj na ziemi doświadczamy. I dlatego dusza pragnie w sposób dla nas zupełnie niepojęty połączyć się z Bogiem tuż po śmierci. I czyściec jest niczym innym jak właśnie zwłoką, ale jest czymś więcej, bo jest również związane z karą zmysłową, z nadużyciem dóbr zmysłowych. Właśnie to ciało, które jest takim błogosławieństwem dla duszy, również staje się jednak pewnego rodzaju pułapką i okazją do tego, żeby wiele takich niewłaściwych przywiązań pojawiło się w duszy. I te wszystkie przywiązania z jednej strony same stanowią pewnego rodzaju rdzę grzechową, relikwie peccati, takie pozostałości grzechów, które powstają w wyniku powtarzania tych różnych aktów przywiązania nadmiernego do tych rzeczy doczesnych i przemijających. Z drugiej też strony oczywiście dobrze wiemy, że sakrament pokuty, chociaż całkowicie winę, czy też żal doskonały za grzechu, winę całkowicie niweluje, ale nie niweluje całkowicie kary doczesnej za grzech. I ta kara doczesna dotyczy albo tutaj ziemi, albo czyśćca. I dlatego czyściec jest czymś niezbędnym. Czyściec jest czymś bardzo bolesnym również. Jest niezbędny, jeżeli nie współpracujemy w sposób gorliwy i wielkoduszny z Bożymi łaskami.
Ale w praktyce właśnie większa część dusz idzie do nieba poprzez czyściec. Święty Tomasz pisze, że ogień, który pali dusze czyśćcowe, jest zasadniczo tym samym co do jakości, co ogień piekielny. A więc ta kara zmysłowa jest czymś, czego my też sobie nie umiemy wyobrazić. Kara zmysłowa, której można by uniknąć. Mamy więc motywację do tego, żeby unikać grzechów. Jakże różni się to od tej takiej bardzo prymitywnej radości czy jakiejś wesołkowatości tych wszystkich, tych katolików Novus Ordo, zupełnie jakby takich bezrozumnych, nie mających jakby zupełnie świadomości tego, że te drobne akty, które tutaj dokonujemy, mają jednak ogromną konsekwencję, ogromną wagę, ponieważ my jesteśmy istotami również duchowymi. Prawda o czyśćcu wskazuje na to, że Pan Bóg nas traktuje dużo poważniej niż my sami siebie. I dlatego nawet niewielki grzech będzie się wiązał właśnie z jakąś znaczącą karą, ponieważ my jesteśmy istotami duchowymi. Ponieważ Pan Bóg kocha nas, a miłość objawia się nie tylko przez miłosierdzie, ale również przez sprawiedliwość. I to z kolei wskazuje też na nasz obowiązek troski o tych, którzy byli przed nami, którym zawdzięczamy bardzo wiele, bo są naszymi przodkami na przykład, którzy są naszymi dobrodziejami, albo po prostu są naszymi braćmi, tak jak my, powołanymi do życia wiecznego. Dlatego musimy faktycznie o nich myśleć. Też pamiętajmy o tym, że nie jest to nic jakiegoś bardzo mocno jakby wysoko stojącego w hierarchii praw. Kościół głosi raczej pewna opinia, ale bardzo logiczna i zrozumiała opinia teologiczna, mówiąca o tym, że czas w czyśćcu płynie bardzo powoli z perspektywy naszej. A to też można zrozumieć właśnie tym, że dusza nieobciążona ciałem zupełnie inaczej odbiera wrażenia. Święty Tomasz tak właśnie też uzasadnia właśnie tę tezę, że nawet najmniejsze cierpienie w czyśćcu jest większe niż największe cierpienie na ziemi, ponieważ dusza, jeśli chodzi o karę zmysłową, ponieważ dusza jakby nie jest obciążona ciałem i jakby dużo, dużo bardziej wrażliwa jest i dużo, dużo bardziej wszystko odczuwa. Dlatego musimy troszczyć się i o siebie, i troszczyć się o tych wszystkich, którzy byli przed nami. Oni nie mogą dla siebie już nic zrobić, ale my możemy dla nich zrobić bardzo wiele. I byłoby straszliwym jakimś brakiem z naszej strony takiej zwykłej wrażliwości, już nie mówiąc o nadprzyrodzonej miłości, której też powinniśmy przecież być pełni, by w ogóle o nich zapomnieć albo by pamiętać tylko od czasu do czasu. I moi drodzy, również prawda o czyśćcu wskazuje nam właśnie na konieczność taką pozytywną, konieczność bycia rzeczywiście wielkim przyjacielem tutaj na ziemi Pana Boga, posiadania tej wielkodusznej, katolickiej, chrześcijańskiej, żarliwej miłości. Można powiedzieć, że albo nasza dusza będzie płonęła tutaj ogniem miłości, który będzie przekraczał ogień pożądania rzeczy doczesnych, albo jeśli ten ogień żarliwej miłości nie będzie wystarczająco potężny, żeby nas rozpalić i wypalić to wszystko, co złe, będziemy musieli cierpieć w czyśćcu, gdzie właśnie tak jak pisze święty Tomasz, nawet najmniejsze cierpienie staje się większe niż cierpienie tutaj na ziemi. Dlatego, moi drodzy, powinniśmy żyć tym duchem, którym żył święty Augustyn, który mówił, że tutaj na ziemi, Panie Boże, tutaj pal, tutaj mnie karz, tutaj mnie doświadczaj, ale tam oszczędź. Amen. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.